kolejnej wyprawie. Dzisiaj jestem po raz kolejny z Kubą i z Michałem. Stoję w portierni opuszczonego szpitala dziecięcego. Ostatni wpis, pomimo tego, że szpital jest opuszczony od 2006 roku, ostatni wpis ochrony to jest czerwiec 2018. Tak wygląda portiernia. Zaraz udajemy się do głównego budynku. Budynek powstał w latach 50. XIX wieku. W latach 1920-1922 bodajże przeszedł remont i adaptację do troszeczkę innych potrzeb, którym służył wcześniej. I od tego czasu jest obiektem szpitalno-sanatoryjnym. Słuchajcie, od 2006 roku pusty, ale ostatni wpis z dziennika ochrony. Czerwiec 2018. Wilgoć, jaka panuje w pomieszczeniu, powoduje, że parkiet podniósł się o dobre 30 cm, cały czas pęcznieje i cały czas podnosi się wyżej. Słoik na zbite termometry z termometrami w środku. Mam nadzieję, że to nie stare rtęciowe termometry jeszcze. Po kolei, całą prawą stronę pojedziemy. Malunki na ścianach wskazują na to, że ewidentnie był to szpital dziecięcy. Nie wiem, czy złomiarze, czy to była akcja służb, które likwidowały ten szpital, ale wszystkie elementy metalowe, jak grzejniki, przewody, rury, wszystko jest wykute. Tu jest nawet wykuta posadzka i wykute rury. Nie wiem, czy to jakiś zawór szedł. Proszę, do tablicy przyjdzie pan Michał. Wstańcie razem. Szatnia i obrazki, które powodują, że naprawdę ciarki przechodzą po plecach. Zrobimy temu zdjęcie. Sala rehabilitacyjna. Piwnica. Piwnica w szpitalu dziecięcym. Dobrze, że jestem wypróżniony.
jeszcze nie ciągną się dalej, ale niestety są zalane wodą. A nie jesteśmy przygotowani na brodzenie w wodzie. Tam są kolejne drzwi, też gazoszczelne. Jest też przejście dalej, ale jest stopień w dół i jest woda niestety. Od tamtej. Możliwe, że to jest wejście od innej klatki schodowej, ale no nie da się dalej przejść, bo stoi woda. Instalacja uzdatniania powietrza. Edukacyjna. Siódmego maja mieli gości też. Trzy dni przed nami. 7 maja 2020. Czegoż to małe dzieci czytały? Czytanki śląskie dla klasy 5 i 6. Ale jak widać, szpital jest naprawdę bardzo duży. My jesteśmy dopiero na jednej klatce schodowej. A tam jest całe skrzydło, jeszcze drugie. Wszystkie sale puste i we wszystkich wywala parkiet. To zobaczcie, jak bardzo mocno ten parkiet podnosi, jak on pęcznieje. No. Proszę? No, no jak się jest w stanie unieść tak mocno, to jak nic, jakaś noclegownia. No, delikatnie mówiąc, popękana konstrukcja. Dezynfekcja małych powierzchni sprzętu medycznego. Szczotki od odkurzacza. Rano odmurzek, łóżko stare dziecięce w kółko. Ja pan sufit. No sufit. Dość dziurawy faktycznie. Posadzka zresztą też. No myślę, że na dole jest tyle ciekawych rzeczy, że nie ma co tutaj prowokować i łazić po tym strychu. Słuchaj, tu są czyste do wypełnienia wnioski o urlop. Więc jak będziesz chciał urlop, to musisz wypisać. Kuchenka, piece, jadalnia dziecięca, jadalnia, pracownia, kuchenka, wyparzacz, rezerwa. Winda kuchenna, jeżeli dobrze kojarzę. Podnosiłeś klapkę, ładowałeś posiłek, jechał piętro niżej albo piętro wyżej. No, jesteśmy po drugiej stronie w tej chwili. Poszliśmy przez tamto przeszklone patio. Na dole jest zjazd do garażu. Jesteśmy po drugiej stronie. Widzisz tego przeszklonego? Tak. No to jest chyba najlepiej zachowany pokój. No właśnie. Dokładnie. Wrócę jeszcze raz tutaj. To jest chyba najlepiej zachowany pokój jak na razie. Dużym, zadbanym, ciekawym łóżkiem w porównaniu z całą resztą. I on się bardzo często pojawia na kadrach filmów, czy też na zdjęciach innych urbexowców, którzy to bywają. W każdym pomieszczeniu, niezależnie od tego, czy to jest sala dziecięca, a to, sądząc po biurku, był gabinet, znajdują się jakieś elementy dekoracyjne, takie przyjazne dzieciom.
Pewnie po to, żeby to miejsce nie wyglądało tak strasznie, jak wygląda. Już kolejna klatka schodowa. Toilet? Zajęta ta jedna. O, to nie ma co wchodzić. Tu się ostał parkiet, ale za to się nie ostał sufit. To dziwne, że 2,8, skoro podają wszędzie, że 2,6 szpital zbańczył. Czy potem jeszcze jakieś, po prostu może nie przyjmował dzieci, nie przyjmował pacjentów, ale jeszcze jakoś tam funkcjonował od strony technicznej. Czyli wszystko wskazuje na to, że to trzecie piętro to była taka część techniczna, w której i magazynowane było jedzenie i przygotowywane. Dokładnie. To co, schodzimy na dół, tak? No, na dół i tak inaczej nie wyjdzie. Jestem strasznie ciekawy zjazdu do tego garażu. Na dole pod nami powinno być zejście. Powinno być wyjście na zewnątrz budynku. Dobrze, schodzimy na to, tak? Tylko, że to jest drugie pomieszczenie. Tutaj też są filtry, jest ręczna pompka. No, nagrywam. Od razu się lepiej oddycha. Sanki, dziecięce krzesełka, nocnik, wózek. Nie zgadza się. Jest wyjście ewakuacyjne. No tu powinno być wyjście, faktycznie. Co, skaczemy? Jest murek, więc można spokojnie zejść. No dobrze, jesteśmy na zewnątrz. Idziemy szukać wejścia do garażu. Tu byliśmy. Do góry byliśmy, bo wchodziłem na ten balkonik. Ciekawe, czy jest wejście na tą wieżyczkę gdzieś. No tam, na górę. Ze strychu było wejście? To była drabinka w pewnym momencie. A no była, faktycznie. Ciekawe, czy to było to. Jeszcze waga stoi. Taka kuchenna, ale towarowa. Uważaj na szkło. Jeszcze talerze plastikowe są. Czyli znowu jesteśmy w części kuchennej. Teraz piętra niżej po prostu. Może dziwić tak duża ilość pomieszczeń kuchennych. Ale z drugiej strony to jest bardzo duży obiekt, bardzo duży szpital i tych posiłków musiało być przygotowywanych na pewno bardzo dużo. Tak, i mamy to, czego nigdzie wcześniej jeszcze w tym szpitalu nie znaleźliśmy. Czyli dokumentację medyczną. Zdjęcia rentgenowskie.
i karty. Koperta indywidualna. Ale widać, że to są wszystko, pomijając oczywiście rentgenowskie zdjęcia, że to są wszystko czyste, niewypełnione druki. Siemanko! My też! No i mijaliśmy się z kolejną grupą zwiedzających, a w końcu się spotkaliśmy. Leżaneczka. Takie dość niskie to pomieszczenie. Nie wiem, czy tu jakiś konserwator pomieszkiwał. O, tu taki, patrz, część odkurzacza, takie jak były starczą do polerowania posadzek. To pamiętam jeszcze ze szkoły, jak sprzątaczki z tym jeździły. No właśnie. Tu bardzo drzwi powygłuszane, więc tutaj jakieś pomieszczenia biurowe. Co było? Pomieszczenie serwerownia albo centrala telefoniczna. Najlepsze jest to, że on jest cały. Zobaczcie, w ogóle nie jest zniszczony tak naprawdę. Zobacz, jaki basen tu. Ktoś go próbował zabrać, bo go zsunął z tego cokołu. Co tutaj było na tym? Nie wiem. Stary faks, stary rzutnik, pamiętam taki ze szkoły. Pomieszczenie nazywa się magazyn czystej bielizny. A wygląda tak. Słucham? To jest ten garaż? Uwaga na dziury. No, wydaje mi się, że opierałeś tutaj głowę albo brodę. Nie, wsiadałeś w to? Albo wsiadałeś w to? Wsiadałeś w to, tak. I co, do jakiegoś, tak, i do jakiegoś co? Prostowania kręgosłupa, naciągania kręgosłupa? Tu jest studnia i tam dalej też jest studnia. No, i tam też jest czyściutka woda. Pomieszczenia są naprawdę creepy. Jest. Zielono. Kolejny obiekt mamy zaliczony. Tym razem obiekt szpitalny. Jest to nasz pierwszy szpitalny obiekt. Wcześniej były to jednostki wojskowe, opuszczone wille milionerów. Ale w szpitalu nie byliśmy nigdzie. Więc ciekawe doświadczenie. Na pewno wyjdzie z tego fajny film.